Doświadczenia posługi w Wieczerniku Bożego Miłosierdzia pokazują, że warto pójść dalej w tym kierunku i zaproponować księżom, osobom konsekrowanym takie miejsce, gdzie to zatrzymanie na modlitwę, na jakieś skupienie, czy nawet indywidualne rekolekcje byłoby możliwe. I stąd zrodziła się inicjatywa. Stworzenia takiego miejsca w Sfolszewicach Małych przy kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny, budynku, z którego korzysta Szkoła Dzieci Światłości, ale w większości ten budynek jest właściwie pusty, bo szkoła korzysta tylko w weekendy. I stąd jest taka możliwość, aby w tygodniu pojechać tam. Jest pokój z łazienką, jest przepiękna kaplica, jest dobrze wyposażona kuchnia. No i oczywiście okolica, przepiękna, las, zalew sulejowski, cisza, spokój, wymarzone miejsce na takie wyciszenie, na wejście w taką samotność, ale wypełnioną Bogiem. Serdecznie zapraszam.